w Bochni. Były gracz rekordu Bielsko-Biała, no mnóstwo mamy takich smaczków tutaj. No szkoda, że nie ma Sebastiana Leszczaka, który także, o teraz stracił Iwanek, Pedro Pereira, 1-0, błąd Krzysztofa Iwanka. No to jest właśnie ryzyko, jeżeli gra się piątką w polu, a Pedro Pereira, jakbym go wywołał w tym momencie, że kapitalny gra sezon. 12 minut do zakończenia pierwszej części meczu. Michał Marek, Rakić, no teraz ma czego żałować Stefan Rakić. Gospodarzy, Iwanek, to już dzisiaj dało efekt, ale teraz Biel, kontra 3-1, Biel, Pereira i mamy 2-0! Kamil Surmiak, no kara swoją drużynę, można powiedzieć, no bo on jest wypożyczony, to jest zawodnik rekordu Bielsko-Biała. Ale no proszę zobaczyć, jaki przechwyt. Ale stracił piłkę, no szybki powrót Tomka Luteckiego, ale Pedro Pereira! Pomylił się teraz jednej i drugiej strony. Biel! Odchylił się, ale kontratak, Rakić, Popławski, kapitalnie Kolar i Rakić. Naprawdę rekord, jak tsunami na bramkę, jeszcze raz Kolar. Ta druga runda Kevina Kolara, naprawdę kapitalna. Jak Kevin zaczął bronić, to i drużyna zaczęła wygrywać. Sabalseta! 3-0, no wbieg w środek, ale można powiedzieć, że futsal to czasami taka niesprawiedliwa gra. No tutaj cisnęli rekordziści. Pokazują to mecze tej kolejki, ale też i pierwszej ligi. A teraz nie kto inny jak Pedro Pereira. No chyba to jest już taki gwóźdź do trumny, chociaż jeszcze wycofuję te słowa, bo rekord może wycofać bramkarza, rekord może strzelić bramkę i pójść za ciosem. Drodzy Państwo, tak rekord próbuje to zrobić, żeby wyciągnąć na jedną stronę, żeby odsłonić przestrzeń na drugiej, na strzał. Proszę zobaczyć, tu jest skupiona, tak i właśnie o to chodzi, ale teraz błąd techniczny i mamy piątą bramkę. No ja nie spodziewałbym się, że właśnie takim prostym błędem, no przepraszam Michał Marek, no zdarzył się błąd taki techniczny. Teraz salto, ale kapitalnie to zagrali, rekordziści spróbowali, ale już na razie jest bałagan w obronie, ale tej nie wykorzystali, jest gol! Chciałem powiedzieć kontaktowy, ale być może to jest kontaktowy gol Mateusza. Znowu ściągają na jedną stronę właśnie i teraz co? No i co? I mamy szóstą bramkę. No tak kulała i się wkulała. Łyszyn, Seidler, Kubik. Miał tu teraz przestrzeni, czy Kolar, no potrafi strzelić, potrafi, czy trafił, no trafił, ja wiedziałem, on to umie, potrafię, no to jest już trzeci jego gol, no ma ułożoną stopę Kevin Kolar, ale muszę Państwu przyznać, że zasługuje na tą bramkę jak mało kto Kevin Kolar, no i ma swoje trzecie trafienie. A później już lawina po prostu spadła, no i... Faulowany teraz przez zwolnika Popławski. A i tu mamy przedłużony rzut karny. W zasadzie z grudnia, także jeszcze trochę Madora, ale teraz... No i nie trafia Artur Popławski. Minor Sabalseta musiałby chyba zapraszać Petrowicza na siłownię, żeby nabrał troszeczkę takich... kształtów, bo drobniutki Petrowicz, widać, że tutaj ma problemy z walką fizyczną. Jeszcze żółta kartka na koniec, ładny gest Dorożkiewicza. Bo wynik na tablicy, jeżeli chodzi o gospodarzy, się zgadza. Jeszcze jest szansa na zmniejszenie porażki. Stefan Rakić. Rakić! Wewnętrzna część stopy. I na pocieszenie
Można powiedzieć, że Stefan zasłużył na tą bramkę, bo próbował, próbował. A teraz Bochnia, BSF, ABJ. Bochnia ma swój czas triumfu, ma swój czas. Wygrywa z rekordem Bielsko-Biała, bardzo, bardzo niespodziewanie. Tak wysoko, 7-2, a bramki strzelali Pedro Pereira, 2. Kamil Surmiak, Minor Sabalseta, Wojciech Przybył, Arkadiusz Budzyn i Kevin Kolar. Natomiast dla ekipy przyjezdnych Mateusz Ferreira oraz Stefan Rakić. No muszę Państwu powiedzieć, że myślałem, że będzie więcej emocji w tym meczu. No ale trzeba oddać się gospodarzom, że zagrali kapitalny mecz pod względem taktycznym.